Szanowni Państwo, dzisiejsze spotkanie ma zupełnie inną formę niż do tej pory. Mało słów, prawie wcale słów, emocje. Emocje, które tak dużo mówią i które tyle znaczą, jeżeli chodzi o nasze człowieczeństwo. Kochani, cieszymy się, że przyjęliście nasze zaproszenie na to wspólne świętowanie tego właśnie Dnia Niepodległości, tych refleksji i wzruszeń. Wobec muzyki, kochani, wszyscy są równi, więc odstąpimy dzisiaj od protokołu i witamy Was wszystkich bardzo serdecznie, cieplutko i bardzo, bardzo serdecznie. Witamy Was na koncercie, który ma tytuł Piosenką ma z żołnierzem Chodź. Kochani, ten koncert mógł się odbyć dzięki przychylności pana wójta, który Krzysztofa Urbasia, który zrozumiał i wspomógł nasz projekt churalny i dzięki pani dyrektor Annie Studzińskiej, która dla gimnazjum była tak miła i pozwoliła zrobić ten konkurs recytatorski, których tutaj właśnie państwo widzicie z laureatów. Szanowni Państwo, jeżeli nam się udało choć trochę Państwa wzruszyć, a obserwując Państwa reakcję, myślimy, że tak, to stało się to za przyczyną. Teatru z Nasutowa, który działa przy Towarzystwie Edukacji Patriotycznej imienia Karola Ziemskiego. Teatr zaprezentował nam listy z wojny. Scenariusz stworzyła, napisała pani Grażyna Gliwka. Natomiast reżyserzy tego spektaklu to właśnie autorka scenariusza i pan Sergiusz Jeruzel. Atmosferę pierwszej części naszego koncertu tworzył również chór męski Baskanto. I wspaniała młodzież, gimnazjaliści, laureaci drugiego gminnego konkursu poezji patriotycznej. Konkursu, który honorowym patronatem objął pan wójt, a odbył się przy współpracy organizator to Gimnazjum nr 1 w Niemcach, a współpraca to Chór Męski Baskanto i Gminna Biblioteka Publiczna. I teraz chcę Państwu naszych bohaterów przedstawić. Z gimnazjum w Krasieninie Marta Stefaniak, i Julka Drzymała. Z gimnazjum w Niemcach Paulinka Ćwikła, Jędrzej Grzelak i Michał Kowalik. Mam jeszcze jedną laureatkę z Ciecierzyna, Kasię Klimek, ale ona jest jeszcze przed występem, ponieważ rozpocznie drugą część koncertu, w której będziemy między innymi wspólnie śpiewali, a jej utwór wprowadzi Państwa w atmosferę tej drugiej części. Proszę Państwa, ja jeszcze tylko dwa słowa, bo sobie nie odmówię przy tak wspaniałej publiczności powiedzieć kilku słów o naszym teatrze nasutowskim. Teatr powstał w ubiegłym roku. To jest teatr rodzinny, bo tu grają żony z mężami, matki z córkami, ojcowie z synami. Tu grają całe rodziny. Jesteśmy wielką rodziną wspaniałą. Gramy nie tylko te listy z wojny, ale mamy już na swoim koncie
kilka innych sztuk. Jeżeli byście chcieli nas zaprosić z patriotycznymi jasełkami, to też możemy przyjechać. Proszę Państwa, gdybyście chcieli Państwo troszeczkę więcej historii Nasutowa i okolic poznać, to mamy ze sobą wydany w ubiegłym roku wspaniały album, który te historie tu dzisiaj pokazane i inne również prezentuje. Jeżeli chcielibyście nas wspomóc, to można nawet do czapki nam rzucić parę groszy, bo nas nie, na razie jeszcze nikt nie sponsoruje. Mamy nadzieję, że będziemy się od przyszłego roku starać o różne środki, żebyśmy mogli rozwijać się dalej, bo taki mamy zamiar. Zobacz, jak się torebki otwierają. Bardzo Państwu dziękujemy i bardzo dziękujemy chórowi Baskanto za to, że zechcieliście z nami, że zechcieliście zaprosić nas do siebie i wspomagać nas. Bardzo byśmy chcieli, żeby ta nasza ta współpraca była dzisiaj pierwszy taki nasz występ, a potem może następne, bo przecież jesteśmy jedną gminą, jedną ojczyzną. I życzmy sobie w to dzisiejsze piękne święto, żebyśmy zawsze byli taką jednością, żeby nie było między nami podziałów. Nawet jeśli się różnimy, to kochajmy się. Kochajmy się. Kochajmy się. Otworzyć wszystkie okna, niech ludzie zobaczą. Wielkimi ulicami morze głów urasta i czujesz, że rozpękną ulice się miasta, że Bogu się jak groźba położą pod tronem i krzykną wielką ciszą lub głosów milionem. A teraz tylko czasem kobieta zapłacze, aż nagle na katedrze zagrali trębacze. Mariackim zrazu cicho śpiewają kurantem, a później, później bielą, później amarantem, później dzielą się bielą i krwią i szaleństwem. Wyrzucają z trąb radość i miłość z przekleństwem i dławią się wzruszeniem i płakać nie mogą i nie chrypią, lecz sypią w tłum radosną trwogą. A ranek, mroźny ranek sypie w oczy świtem, a konie, konie walą o ziemię kopytem, konnice ma pełne galanterii, lansiery bohatery, czołem kawalerii, hej, kwiaty na armaty, żołnierzom do dłoni, katedra oszalała, ze wszystkich sił dzwoni. Księża idą z katedry w czerwieni i złocie, białe kwiaty rzucają pod stopy piechocie. Szeregi za szeregiem, sztandary, sztandary, a on mówić nie może, mundur na nim szary. Kochani, teraz pora na wspólne śpiewanie. Bardzo proszę, teksty macie przygotowane. Przydadzą się na pewno. Ofiarny stan, my pierwsza brygada.
naszych łez. Skończyły się dni do badania, do waszych dusz, do waszych pies. My nie w żadnych gadach, w szeskach romana, a stos rzuciliśmy. A mikrofon chyba działa. Działa. Naprawdę super. Kolejna piosenka to Ostatni Mazur. Ją unosi, a sto par za niemi.
Thank you.
Szanowni Państwo, żeby ta uroczystość i ten program przybrał kształt taki, jak Państwo mieliście okazję obserwować, potrzebna była współpraca i to podkreślamy. I chcemy tę współpracę podnieść do rangi wartości, dzięki której powstają rzeczy pożyteczne, rzeczy dobre, rzeczy piękne. Jak Państwo widzicie, zgoda buduje, więc trzeba wspólnie działać, żeby pokazać to, co dla nas jest ważne i wartościowe. Kochani, przed finałową piosenką, która oczywiście ma tytuł jaki? Piosenką ma z żołnierzem choć. Serdecznie jeszcze raz dziękuję za to przybycie i zapraszamy po piosence na kawę, na herbatę, na chwilę rozmów w różnej atmosferze, niekoniecznie patriotycznej, w atmosferze przyjaznej, która pozwoli nam przeżywać ten dzisiejszy dzień tak bardzo, bardzo głęboko. Kochani, piosenka finałowa. Z piosenką finałową mam problem, jak widać. Piosenką ma z żołnierzem choć. A ja jeszcze, jako stary Belfer, to chcę podziękować wszystkim rodzicom, którzy przyprowadzili swoje malutkie, trochę większe i trochę większe. Chodźcie tutaj, dzieciaczki, wszystkie blisko. Pokażcie się, jakie jesteście wspaniałe. Wszystkie maluchy. Kochani, jak my nie nauczymy tych maleńkich miłości do ojczyzny, to kto ich nauczy? Chodźcie tu, chodźcie, nie bójcie się. Ostatnia piosenka z wami. Wszystkie dzieciaki, wszystkie, prosimy tu. Ale was dużo. Dziękuję Państwu, że zabieracie swoje dzieciaczki, że uczycie ich miłości do ojczyzny. Nie sprawa.